Witam serdecznie na moim kanale. W tym materiale postaram się przedstawić krótki test poświęcony rozszerzeniom dla w pełni 32-bitowego komputera, a mianowicie Atari TT. Komputer dedykowany był do zastosowań profesjonalnych, najmocniejsza jednostka ze stajni Atari. Same rozszerzenia są bardzo rzadką elektroniką, jak i zresztą sam komputer. Cały testowany sprzęt nabyłem od Matiasa z Thunderstorm Team, który przygotował rozszerzenia specjalnie do testu. Pod tym materiałem znajdziecie kontakt mailowy do twórcy rozszerzeń. Materiał wideo został nagrany jako uzupełnienie tekstu, który ukazał się w najnowszym numerze magazynu Atari Fan. Podzielę się z Wami refleksją. Miałem niewielki problem z wykonaniem zdjęć do tego materiału. Namiot fotograficzny, który rozstawiłem, znalazł się w polu zainteresowania 15-kilogramowego intruza, którego za chwilę zobaczycie na ekranie. Przechodząc do samych rozszerzeń, zestaw, który kupiłem, składa się z szybkiego kontrolera IDE o nazwie Thunder, rozszerzenia pamięci Storm oraz interfejsu USB Lightning VME. Dwa pierwsze rozszerzenia montujemy w połączeniu szeregowym z łączu rozszerzeń pamięci TTRAM. To ostatnie rozszerzenie, jak sama nazwa wskazuje, podłączamy do szyny VME. Oczywiście jej nie blokujemy. W dalszym ciągu mamy możliwość podłączenia w tym standardzie chociażby karty graficznej. W zestawie otrzymałem kości TOS 306 w wersji angielskiej, uzupełnione o oprogramowanie potrzebne do uruchomienia kontrolera IDE. Dodatkowo kości z EMU-TOS, śruby montażowe do Thunderstorma, potrzebne przewody czy wtyki, w tym USB. Same sterowniki do interfejsu USB otrzymałem na dyskietce. Dodatkowo musiałem kupić 72-pinowe kości pamięci. Maksymalne wielkości, które obsługuje rozszerzenie, to kości 128-megabajtowe. Mamy możliwość umieszczenia w rozszerzeniu do 256 megabajtów w dwóch kościach. Spokojnie mieszczą się pamięci o wyższych profilach, jak moje przedstawione w tym materiale. To, co widzimy w tej chwili w materiale wideo, to testy prędkości kontrolera IDE w różnych trybach. Mamy możliwość znacznego przyspieszenia odczytu czy zapisu danych, jednak kosztem kompatybilności. Dodatkowo sam sterownik oraz przesyłane dane możemy umieścić w pamięci TTRAM. Jednak w tym trybie miałem problemy na przykład z uruchomieniem Vanilla Mint, a dokładniej ochroną pamięci. Nie każde oprogramowanie, jak widać, daje sobie z tym radę. Do prawidłowego podłączenia modułu IDE wymagane jest dodatkowe połączenie dwóch przewodów, co pokazuję w materiale. Jeśli ktoś, tak jak ja, nie chce lutować i dokonywać zmian na płycie głównej komputera, można wykorzystać tak zwane precyzyjne krokodylki. Jak widać, kontroler IDE generuje nawet w trybie wolnym dużo wyższe transfery niż złącze SCSI wraz z emulatorem dysku twardego SCSI 2SD. Montaż kości TOS, samych rozszerzeń czy dodatkowych przewodów odbył się w moim przypadku bezproblemowo. Pamięci po ustawieniu zworek zostały wykryte i pracowały prawidłowo. Do czego tak naprawdę Atari TT będę używał? Głównie do obsługi Cubase, którego dobrze znam z nowszych edycji na współczesne komputery, opisy symulatorów lotniczych, podwodnych czy lądowych, które publikuję na tym kanale, zbieram i chcę wydać w formie książki. Postaram się złożyć w całości właśnie na Atari w Kalamusie. Same gry symulacyjne bardzo ładnie działają już na Mega STE w trybie 16 MHz. Na TTC działają bardzo dobrze i płynnie. Jeszcze nieraz będzie możliwość zobaczenia tego unikalnego i odnowionego komputera u mnie na kanale. Podsumowując, rozszerzenia, które kupiłem, są wykonane bardzo profesjonalnie. Montaż jest bezproblemowy i przy użyciu krokodylków precyzyjnych nie wymaga dodatkowego lutowania. Wykrywalność dysków IDE czy montowanych pamięci jest bezproblemowa, należy jednak poeksperymentować z trybami przyspieszającymi pracę rozszerzeń. Można zauważyć pewną zależność. Czym szybszy tryb pracy pamięci czy kontrolera IDE, tym mniejsza kompatybilność software'owa. Dla mnie małą niedogodnością jest brak w Thunder oddzielnego złącza diody sygnalizującej pracę dysku, którą można wyprowadzić na obudowę komputera.
Można sobie z tym poradzić, podłączając przewody do diody wmontowanej na stałe na rozszerzeniu, ale wymaga to dodatkowej pracy. Każde z rozszerzeń kosztuje 90 euro i jest przygotowane pod zamówienia indywidualne. Bardzo się cieszę, że jest manufaktura, w której można nabyć nowy sprzęt do komputerów wyprodukowanych kilka dekad temu. Czy testowany sprzęt jest warty swojej ceny? Na to pytanie każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie sam. To wszystko, co przygotowałem w tym materiale, zostawię Was sam na sam z doskonałym intro z Frontiera. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.